to, co kiedyś było dostępne w przemyśle za wielkie pieniądze, myśmy postanowili skierować do zwykłych ludzi, żeby mieli tą najlepszą jakość za przyzwoite pieniądze. I to robimy. I paradoksalnie dzięki temu, że polegliśmy na tym polu, mamy sukcesy i ludzie po tą jakość wracają. My przeżyliśmy dzięki jakości. Witamy wszystkich serdecznie. Zdrowie bez leków, jak zwykle, w naszym studiu. Przyjechałem odwiedzić naszych znajomych. Dzisiaj mamy niesamowite spotkanie. Chcę wam przedstawić mojego kolegi. 30 lat temu zaczynaliśmy w Norwegii. Moim polonezem pojechaliśmy, on znał angielski. Jeszcze wzięliśmy kolegę górala i zaczynaliśmy pracę w Norwegii. Krzysztof Szymanowski. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam ciebie, Grzegorzu, przede wszystkim. Witamy. Wspaniałe spotkanie, emocjonalne, energia tryska. Wystarczy na ciebie spojrzeć i człowiek dostaje po prostu aż ciarek. Dzięki. Także cieszę się, że mogłem wreszcie ciebie odwiedzić w pięknym studio w Łodzi. W Łodzi. Tak. No jestem ciekawy, jakie zadasz mi pytania, bo nie widzieliśmy się kawał czasu. Tak, kawał czasu i cieszę się, że takich ludzi możemy spotkać po latach. Ciągle mam w głowie, jak jechałem tym moim polonezem, jeszcze wtedy student, miałem urlop dziekański, ty też studentem byłeś wtedy, ty co studiowałeś wtedy? AWF w Katowicach. AWF, no a ja byłem na fizjoterapii i miałem poloneza, przyjechaliśmy do właśnie Norwegii, dostaliśmy pismo, napisaliśmy do sekretarza króla Olafa, wtedy pamiętnym czasie zwolnił nas tak zwane taxi free, od maja do września mogliśmy pracować. Tak, byliśmy jedynymi Polakami w Oslo wtedy, którzy mieli legalne zezwolenie na pracę. Legalne na pracę. A co za tym idzie, mieliśmy też więcej zarobionych pieniędzy i byliśmy królami jednego ponajmiotowego, potem drugiego, a na końcu mieszkaliśmy w komfortowych warunkach w akademiku studentów Oslo. Oslo, dokładnie, powiem, spaliśmy na Bukstadzie, pamiętasz? Bukstad, Ekeberg, tak. Tak, Ekeberg na tym pod namiolem, polem namiotowym. Rewelacja. No i zapomnę, jak jechałeś polonezem zawsze i słuchaliśmy tej muzyki U2. Tak, U2 do dzisiaj zostało ze mną. Kocham U2. A to nagranie, o którym mówiłeś, to było Without You, a więc Z Tobą lub Bez Ciebie, no szlagier z płyty The Joshua Tree. Ja do dzisiaj co leci, zawsze mówię Agacie, no Krzysztof Szymanowski, przypominam sobie. No nie zapomnę, sensacyjne. Sytuacja tam była. Pamiętasz, jak spadłem z drabiny, nie? Miałem przecięte żyły. Operacja w Norwegii kosztowała $2000, którą musiałem zapłacić, bo nie miałem ubezpieczenia, w komu nikt nie myślał. Nie? Wtedy były to pieniądze zupełnie nieporównywalne z dzisiejszymi, gdyż wtedy w Polsce zarabiało się $40-50. Tak. No myśmy wtedy zarabiali nieco więcej każdej dniówki w Norwegii, natomiast twój wypadek przy pracy i to, co się działo później, no to była nauczka na całe życie. Ale co pomogło? Determinacja, wiara i to, że było nas trzech, więc we dwóch pracowaliśmy i dzieliliśmy się zawsze równo z Grzegorzem. Dokładnie. Tak jakby pracował z nami. Tak, ja miałem rękę w gipsie zawiniętą, pracowaliśmy w najlepszej legalnej firmie Weidecke, ta firma do dzisiaj jest w Norwegii bardzo duża firma. Olbrzymi koncern. Tak, olbrzymi, firma budowlana, pracowaliśmy bardzo ciężką pracę, pamiętasz, zaczynaliśmy od godziny 6 rana. Przyjeżdżaliśmy godzina 11 w nocy, gotowaliśmy o 12 w nocy, żeby coś zjeść tylko, nie? Tak. Spało się tylko po 4 godziny, to było niesamowite. No ale jak wróciłem, pamiętam, wysiedliśmy na promie w Polsce, ja miałem $15,000, mogłem kupić 3 domy. Dom wtedy kosztował luksusowy z ogrodem $5,000, pamiętasz te czasy? Tak, tak, oczywiście. Za 4 miesiące zarobiłem na 3 wille porządne. Nie? I stąd się zaczął ten biznes. Teraz właśnie nawiązujemy. To był początek tego, że mogłeś zacząć zainwestować te pieniążki w firmę, zbudować polską firmę, nie ukradłeś tych pieniędzy, nie musiałeś wziąć żadnych kredytów. I to mnie cieszy, że po latach tak dobre produkty, polska firma, polski twoja myśl. I powiedz nam, przybliż, jak zacząłeś właśnie z tymi produktami, jak ciężko zaczynałeś walczyć. No, powiedz. Grzegorzu, no, jak mnie znasz, całe życie pasjonowałem się designem, projektowaniem. Malowałem, śpiewałem. Gorzej mi szło z matematyką. Natomiast po powrocie z Norwegii postawiłem na komputery, na innowacje. Pamiętam, w Sosnowcu. W Sosnowcu, dokładnie. Tak. Pierwszy sklepik w Sosnowcu komputerowy, pamiętny, na ulicy Kościelnej. W piwnicy większość moich ziomali kupiła u mnie komputery. No i to trwało parę lat, natomiast cały czas mnie ciągło do designu, do reklamy, do marketingu. No i potem zamieniłem tą działalność na działalność marketingową. Miałem jedną z większych w Polsce firm promocyjnych, reklamowych. Pracowaliśmy dla ścisłej czołówki polskich, no, największych tuzów biznesu. Nie będę tu robił reklamy, ale to był przede wszystkim rynek napojowy, alkoholowy, gdzie
wiele sukcesów, wiele kampanii reklamowych dla dużych marek, podkreślam, dużych marek i bardzo dużych marek, czasami też i globalnych, no doprowadziło do tego, że zgromadziłem jakiś tam kapitał i jak skończyłem 40 lat, pomyślałem sobie, że chyba już dosyć budowy potęgi obcych firm i postanowiłem zainwestować w coś swojego, w coś, co od początku do końca wymyślę i od początku do końca będę mógł zaprojektować. I Grzegorzu, zainwestowałem całe te pieniądze w nanotechnologię. Tak, no widzę, stąd jak wspomnę, wejdę ci w słowo, stąd moja teraz, skąd że mi się znaleźli? Znaleźliśmy się dlatego, że ja robię teraz te kurniki, czyszczę kurniki i pierwszy to był telefon do ciebie, czym by wyczyścić kurnik przeciwko wszom, pasożytom i tak dalej, nie? Tak, oczywiście. Także historia, nie zapomnę, wracając do Norwegii, jak przyjechałem pod twoją namową, pierwsze co w Norwegii za zaplanowane uczciwie pieniądze kupiłem Technixa, którego ty mi poradziłeś. Tak, i do dzisiaj go mam. Ja też mam 30 lat. Ja swojego Technixa sprzedałem, bo poszedłem potem półkę wyżej. Natomiast pamiętam Technixa, pamiętam kolumny, pamiętam... Ty na to mówiłeś basy. Tak, basy. I ten Technix do dzisiaj stoi, ma 30 lat w moim domu. No to tak. Musimy go koniecznie pokazać i musimy posłuchać YouTube znowu razem. Tak? Wracając do nanotechnologii, tak, zafascynowała mnie możliwość zmiany świata na lepszy po prostu. No. Nie chciałem dalej robić, tak jak mówiłem, pieniędzy dla kogoś, chciałem robić pieniędzy dla siebie. Zgromadziłem zespół naukowców i po 2-3 latach bardzo intensywnych badań, gdzie odwiedziłem mnóstwo ludzi na całym świecie, bo spotykałem się i z prezesem IBM-a w Polsce, jak gościł, ale byłem też w Londynie podczas Igrzysk Olimpijskich, spotkałem wiceprezesa Apple'a, pana Jonathana Ive'a. Pozdrawiamy, Johnny. Tak. Miałem nadzieję, że moje nanotechnologie kupią takie koncerny jak Apple, jak IBM, jak Microsoft. No, niestety okazało się, że od małego Krzysia, nieznanego naówczas z żadnego swojego produktu, nikt nic nie kupił. Nie chciał kupić. I wszystkie te pieniądze, które tak ciężko zarabiałem, straciliśmy. Tak. Poszliśmy po prostu na same dno. No ja pamiętam 5 lat, jak miałeś ciężką sytuację, mi wspominałeś. No, 2000... Banki, kredyty, stres, wrzody na żołądku. W 2013 roku była, moi mili, taka sytuacja, że żebyśmy przeżyli, ja nie mówię tu o jakichś luksusach, to sprzedawałem na Allegro dziecku zabawki jego, żebyśmy mieli na chleb. Tak. No i w tej oto scenerii, dostaliśmy dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 10 milionów. Mieliśmy oczywiście sponsorów, którzy postanowili nam pomóc. No na koniec okazało się, że tylko obiecywali, natomiast jak przyszło co do czego, zostaliśmy sami na placu boju. I ja wtedy, nie wiedząc o tym, że nie jest możliwe zrobić taki projekt samemu, postanowiłem go robić i chyba tylko dlatego, że nie wiedziałem, że się nie da, no to się udało. I jest dzisiaj fabryka, jest produkt na rynku, jesteśmy we wszystkich szanujących się sieciach, tych dużych i tych małych, ale nadal najbardziej kochamy takich podmioty jak wy, małe, prężne podmioty polskie z polskim kapitałem, tak jak my. Każda nasza złotówka jest zarobiona w pocie czoła, można powiedzieć, że na każdym centymetrze tej etykiety jest krew i pot załogi, która mi pomagała. I z tego jestem dumny. Natomiast produkty i ich jakość i ta nasza wiedza, którą jednak zdobyliśmy przy tworzeniu własnych autorskich nanotechnologii, no pozwoliła nam udomowić profesjonalną chemię. Jak ja to mówię, to, co kiedyś było dostępne w przemyśle za wielkie pieniądze, myśmy postanowili skierować do zwykłych ludzi, żeby mieli tą najlepszą jakość za przyzwoite pieniądze. I to robimy. I paradoksalnie dzięki temu, że polegliśmy na tym polu, mamy sukcesy i ludzie po tą jakość wracają. My przeżyliśmy dzięki jakości. Jeszcze raz chcę wspomnieć tą historię przed 5 laty, jak cię poznałem, przyniosłeś mi prezencie, przyniosłeś mi ten do czyszczenia tych szyb w kominku, w grillu, stara zabrudzona szyba w kominku, opalona drzewem, niesamowite, popryskałem, w ciągu praktycznie 2 minut poczekałem, schodziło do czysta. Starą farbę miałem do przeglądu jechać Mercedesa, którego miałem 22-letni, był zabrudzony biały. Opryskałem tą Mercedesa tą farbą, praktycznie przyjąłem do przeglądu od razu, bo myślałem, że nowe auto mam. Nie? Tak to zadziałało. Grzesiu, to było 7 lat temu. 7 lat, 7 lat temu, a już po roku od debiutu tego produktu, ja go tu pokażę wyraźnie, to jest produkt do piekarników, kominków i grilla. To nie znano. To tutaj nie ma tutaj nanosrebra, natomiast to jest legenda naszej firmy. To jest produkt, który ciągnie całą sprzedaż, ponieważ no, lepszego nie ma. Na nas mówią, że my produkujemy niemiecką chemię,
albo twierdzą, że Nanomax jest niemiecką chemią. Jeden z profesorów nawet na poważnym odczycie zaczął mówić, że przykładem jakości w chemii jest niemiecka firma Nanomax. Tak. I ktoś z publiczności go poprawił, no nie jest to niemiecka chemia, to jest chemia polska. Tak. To jest a skąd polska. Ta nazwa Nanomax? Skąd to? Grzysiu, ja jak wiesz, zajmuję się marketingiem od lat i zawsze się z każdym chcę założyć, że jak znajduję nazwę, to ona jest zawsze najlepsza na świecie. No. Tak jak najlepszą nazwą na firmę jest Dynamik i nikt póki co nie znalazł lepszej nazwy, tak na środki chemiczne, które są maksymalnie skoncentrowane, skuteczne i efektywne w swojej pracy, stosujące nanotechnologię, nie istnieje na świecie lepsza nazwa niż Nanomax. Dlatego musiałem na nią wpaść. Tak. Ona oczywiście jest zastrzeżona. Jest to moje dziecko. Tutaj każdą literkę, którą macie tutaj na tych produktach, tworzyłem sam. To jest mój projekt, mój design. Oczywiście jest agencja reklamowa, są graficy, którzy to obrabiają, ale przy każdej etykiecie jestem, tak jak jestem przy każdym korku, przy każdej kompozycji zapachowej. Traktuję to jako swoje dziecko. No zawsze chciałem produkować i projektować samochody, komputery, sprzęt hi-fi. Natomiast póki co jeszcze nie zadzwonili z BMW, z Mercedesa, jest wiele do poprawy. Także skupiłem się na tym, co mogę zrobić sam, bez pomocy tych wielkich koncernów. I tak to się dzieje do dzisiaj, także no, traktuję to jako moje dzieci. Każdy ten produkt jest najlepszy, jaki mogę dać ja i mój zespół, któremu oczywiście tutaj w tym miejscu też dziękuję. Bez tych ludzi, bez mojej żony Ani, bez mojego syna Bartka, bez córki Oli, bez tych przyjaciół, którzy uwierzyli wtedy, że można zrobić fabrykę, kiedy wszyscy pukali się w głowę, mówili, stary, nie masz kapitału, nie masz możliwości, brakuje ci tylu milionów. Pokazaliśmy, drodzy Państwo, że można walczyć, tak jak ja to zawsze się śmieję, można walczyć nawet z grobu, bo proszę pamiętać, że myśmy tę firmę zaczynali budować, kiedy splajtowaliśmy. Wydaliśmy wszystkie pieniądze, odwrócili się od nas ci inwestorzy, którzy mamili nas po prostu milionami, ale tak naprawdę nic nie chcieli pomóc, tylko chcieli nam bardziej zabrać niż dać. Myśmy im wszystkim pokazali, że mały może dużo. Siła, determinacja i to, co masz w sobie, Grzegorz. Energia. Ty tryskasz tą energią, jak jestem przy tobie dzisiaj, czuję się dwa razy silniejszy. Cieszę się. Mimo, że wyleczyłem chorobę wrzodową teraz, także mam wróciła moja energia. Nie wiedziałem, że miałeś. Miałem, no. Także wracając do tego teraz, na wiosnę spotkaliśmy się, nie, zadzwoniłem do ciebie, bo stosowałem włoskiej firmy tam jakieś, po co mam, mówię, przepłacać u Włochów, jak wezmę od ciebie produkt, mojego ziomala, znajomego i wziąłem do tych czyszczenia kurników, na te wszy. Specjalnie kupiłem ten do podawania piany Karchera. Pokazałem na filmku, jak czyszczę teraz ten kurnik. Widziałeś to, nie? Tak, widziałem. Totalnie sterylny kurnik. Na beton, na poliwęgla, na szyby, na te wszystkie grzędy, które od kurników rewelacyjnie zadziałało. Praktycznie mam teraz jako środek taki szpitalny, taki zrobiony. To jest kwintesencja tego, co my robimy. Tak jak powiedziałem, każdy w łatwy sposób nawiązuje do jakości i chwali swój produkt. My również mamy takie zadanie, mówić, że nasz jest najlepszy, ale u nas jakość zaczyna się od samej wody. Tak jak z winem, tak jak z piwem, tak jak w matematyce nie ma błędów, bo ona jest precyzyjna, tak samo jest z chemią. Jeżeli dajesz złą wodę, to jest zły produkt. Nasza woda jest klinicznie czysta, ultraczysta, to jest po prostu H2O. Tylko na takiej wodzie mogą zachodzić przewidywalne chemicznie reakcje. A więc jeżeli my tam dajemy komponent, surowiec A, B plus C, to musimy być pewni, że ta podstawa, czyli woda, której wiadomo w każdym produkcie jest najwięcej, musi być klinicznie czysta. I taka ona jest. Ja mówiłeś tutaj o tym produkcie, że najlepszy jakiej jakości spirytu na rękę. Tak, proszę bardzo. To jest płyn do... Niesamowity zapach, nie? Tak. To jest płyn do dezynfekcji. Przedstaw właśnie produkty, no. Mówiąc o płynie do dezynfekcji, powiem tylko tyle, że znamy wszyscy te produkty, jest ich mnóstwo teraz na rynku. W czasie korony jest ich tysiące. W czasie korony jest tego mnóstwo, dużo za dużo, ale drodzy Państwo, tak jak mówiłem przed chwilą, jakość zaczyna się od wody, a w tym wypadku od alkoholu. Tutaj jest go 83%, ale nie jest to najtańszy destylat. To, co mamy na stacjach benzynowych, w sieciach, to dlaczego to śmierdzi, to dlatego, że jest to najtańszy alkohol. Na naszym alkoholu można robić koniak i brandy, tak? To jest najdroższy alkohol, jaki jest dostępny, ale dzięki temu ten produkt nie śmierdzi. Tak. Ma 83% alkoholu, natomiast jako jedyny na rynku można go używać do rąk. Zazwyczaj te płyny wysuszają ręce, ręce pękają, nie mówiąc o smrodzie. A tu? Natomiast w żelu jest go nieco mniej, natomiast... To już próbowałem, tu jest gliceryna, tak? Tajemnicą. To jest nanokomponent naszej oczywiście produkcji, gliceryna również, no ale też olejki zapachowe. Ale pachnie. To po prostu jest żel, który można powiedzieć leczy, szczególnie dla kobiet, które dbają o dłonie. No to jest produkt, którym się można
cały nawet posmarować, tak? I nie śmierdzi, tylko pachnie. Natomiast to, co jest jego tajemnicą i to, dlaczego wracają po niego kobiety, no to jest po prostu to, że skóra nie łuszczy się, nie pęka. To jest jedyny żel, który można powiedzieć jest miły dla ciała, tak? I jest to nasz największy sukces zeszłego roku. Poświęciliśmy tu kupę roboty, nie było zbyt dużo czasu, żeby dopracować go jeszcze w najdrobniejszych szczegółach wówczas, w 2020 roku. Wiadomo, wybuchła pandemia, mieliśmy olbrzymie zapotrzebowanie na ten produkt, ale dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że jest to najlepszy produkt na rynku, podobnie jak ten do grilla, kominka. Sprawdziłem. Grzegorz potwierdzi. To dlatego produkujemy go również w wersji dla samochodów, bo niczym nie dało się doczyścić hamulców, felg, silników. Starego Mercedes jest to dzisiaj, nie zapomnę, biały nowy kolor, nie? Tak. Także pokrótce przedstaw te pozostałe jeszcze, co by nas, bo to będziemy mieć na sklepie wszystko, co tu jeszcze polecasz? Środki dezynfekcji, które oczywiście różnią się diametralnie od pozostałych, wszystkim alkoholem, wodą, na które są zrobione, nanokomponentem, zapachem. Te środki po prostu leczą, nie wysuszają, nie łuszczą, są przyjemne. Można powiedzieć, są to oczywiście produkty medyczne, tak, z zachowaniem całej normy i procedury medycznej. Produkty do podłóg... Nano srebro, pokaż, które są. Tak, wszystkie produkty, za wyjątkiem tych bardzo agresywnych, mówimy tu o tym do kominku i grilla, mówimy o odkamieniaczu, mówimy o produktach do stali nierdzewnej. Wszystkie nasze produkty posiadają nano srebro. Czym to skutkuje? Otóż jeżeli weźmiemy produkt, na przykład... Weźmy do łazienek i sanitariatów i będziemy nim powlekać powierzchnię czyszczoną, to po pewnym czasie te nanosrebro będzie wnikało w pory, nawet w pory szkła. A więc to, czego oko nie widzi, chociażby szybę, wydaje nam się, że jest gładka, ale tak naprawdę sporowata. I to jest szyby i szkła znowu, tak? To jest produkt do szyb i szkieł, dokładnie. I nanokomponent tutaj służy po to, żeby głęboko wnikać. Tak. A nanosrebro służy po to, że jak już wniknie, to tam, gdzie jest nanosrebro, nie ma prawa wystąpić życie bakterii. Tak. Nanosrebro, grzyby, tak. Grzyb ucieka z takiego pomieszczenia, ponieważ nie ma co jeść. Grzyb się żywi bakteriami. W momencie, kiedy ma kontakt z nanosrebrem, następuje przecięcie łańcucha DNA i po prostu bakteria się nie namnaża, nie rozmnaża, więc życie mikrobiologiczne ustaje. A więc... Dbając o powierzchnię nanomaksem, można powiedzieć, że wcieramy w niego nanosrebro i po czasie mamy tak zwaną niewidoczną antybakteryjną warstwę, powłokę i wtedy takie pomieszczenie no, po prostu walczy dzielnie z tymi wszystkimi zagrożeniami, które nas otaczają, szczególnie teraz w pandemii. Także te nasze produkty dzisiaj zyskują sobie taką sławę właśnie dlatego, że ludzie zadali sobie trud poczytać etykiety, przetestować wreszcie. Są oczywiście trochę droższe, tak? bo nanosrebro, srebro jest w ogóle drogie, ale to jest takie połączenie cudu natury, jakim w ogóle jest srebro i metale szlachetne, jak srebro, złoto, platyna, które zawsze działały bakteriobójcze. Tak. Trzeba pamiętać, że Rzymianie... Piliśmy rzeczka włożona do wody, woda się nie psuła. To już Rzymianie i Grecy pili ze złota nie dlatego, że mieli bogaci. Taki kaprys i byli bogaci, byli po prostu mądrzy. Tak. To samo jest z nanosrebrem. Natomiast gdybyśmy chcieli to pomieszczenie obłożyć złotem bądź srebrem, wydalibyśmy miliony. Tak. Natomiast to samo pomieszczenie można... stosując łyżeczkę do herbaty, opryskać nanosrebrem i mamy ten sam efekt. I to jest to, co my robimy. My tą bardzo nowoczesną, innowacyjną technologię, można powiedzieć kosmiczną technologię, wkładamy do każdej buteleczki. I dzięki temu firma się rozwija, dzięki temu mogę z dumą powiedzieć, że po tych 6 latach ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy, osiągnęliśmy sukces, jesteśmy wszędzie tam, gdzie komuś zależy na jakości, na efektywności, skuteczności. Mówiąc o wszystkich produktach, staramy się koncentrować, tak, żeby też było jakieś odbicie do ekologii, tak, żeby nie ładować 100 butelek, tylko jeśli da się zapakować koncentrat w 10 butelkach, to mamy 10 mniej plastiku, tak? 10 razy mniej plastiku, 10 razy mniej odpadów. Produkty do podłóg, no ja się sam dziwiłem, że wystarczy wlać 50 na wiadro wody i to myje. No spróbuj każdy inny produkt, nie da rady. Tym produktem można tak zrobić. Przegrałem zakład z własnym technologiem, który powiedział, spróbuj wlać 2 razy więcej i zobaczysz, że będzie za dużo. Nie wierzyłem mu, przegrałem zakład, nie powiem o co.
I od tej pory słucham naszego technologa, bo jest to świetny facet, świetny chowiec. To też testowaliśmy do mebli, do drewna. Moje drzwi zewnętrzne, drewniane. Agata robiła kapitalnie, błyszczą, zachowuje połysk, super. Nie? Też przez 7 lat już testowaliśmy. Tu są specjalne woski, olejki. To jest technologicznie najbardziej skomplikowany produkt, można powiedzieć, poprzez swoje substancje, które zawiera. Natomiast no, jest świetny, jak można powiedzieć, jak każdy. No, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało może głupio, każdy chwali swoje, ale nasza firma i to, że ja tu dzisiaj siedzę, Grzegorzu, mogę patrzeć na ciebie. Cię zaprosiłem dokładnie. To jest dlatego, że to nas uratowało. Tak. Myśmy nie szczędzili na korki, na butelki, na etykiety, które są na folii aluminiowej, nie na papierze. Tak. I to wszystko do kupy ktoś docenił, no i też zauważyliście nas wy, jako, mam nadzieję, przyszły nasz wiodący sklep internetowy, czego wam bardzo i sobie życzę. I mam nadzieję, że ta współpraca się potoczy. My cały czas pracujemy nad nowymi produktami. Teraz puszczamy chemię samochodową. Mhm. A jak samochodową, no to wiadomo i do pociągów, ale i do jachtów. Także nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi. Nie wiadomo, Grzegorzu, o czym będziemy mówić już za rok tutaj w tym studio. Ja mam nadzieję, że klienci naszej właśnie zdrowia docenią, zobaczą te... Teraz robimy szereg kulników, a więc na kulniku ja to sprawdziłem. Działa, jestem zadowolony z tego efektywności tego produktu. Także... Myślę, że następny jakiś filmik zrobimy, jak się znowu spotkamy. Co jeszcze chcesz to powiedzieć? Ja się cieszę, że po tylu latach jesteśmy nadal razem i mam następnego ziomala, którego wspominam miło, kapitalnie. No. Ja powiem szczerze, że też jestem bardzo zaskoczony. Właściwie można powiedzieć, że przez te uśmiechy, które tu Państwo widzicie, płyną też i łzy, takie łzy po prostu wspomnień. To są miłe wspomnienia, to są twarde wspomnienia. Byliśmy mężczyznami, którzy byli bardzo młodzi, zderzeni z kapitalizmem, wypadek przy pracy, nasza 3-miesięczna przygoda i powrót z olbrzymim, jak naówczas, kapitałem, gdzie no, ty kupiłeś sobie Technicsa, ja też kupiłem Technicsa. Potem kupiłem mieszkanie, kupiłem i milówkę i tak po kolei. Tak, więc to były piękne chwile i jak wspominam o tym, to zawsze targają nam takie uczucia, że chciałoby się wrócić do tych czasów, mimo że było tak ciężko. Tak. Natomiast to, co chcemy dzisiaj wam powiedzieć, to przekazać wam taką wiadomość i taką informację, że warto walczyć, warto grać fair play. Nasze główne hasło firmy to jest Fair Play Only. Tak. I tylko dlatego myśmy przetrwali te trudy, bo inaczej między zawodnicy po prostu nie daliby rady. Ludzie się gubią na pieniądzach, gubią się na zawiści, na chytrości, na różnych takich rzeczach. Nasza przyjaźń przetrwała dzięki temu, że... No nigdy nie mieliśmy żadnych konfliktów. Tyle lat się znamy, wiele razy mi pomagałeś też. I wzajemnie. I wzajemnie. I myślę, że klienci też po sprawdzeniu tego, jak to zakupią sobie przy okazji jakichś zakupów, sprawdzą, ocenią i będą wracać do tych produktów. Będziemy mieć coraz gamę większą, bo już tam mówiłeś, że masz najnowszy teraz do Ukrainy, poszedł do mycia pryszniców. Tak jest. O to jestem spokojny. Na tych produktach nikt się nie zawiódł jeszcze i nikt się nie zawiedzie. I tu własną krwią się pod tym podpisuje i cieszę się, że możemy zacząć. Możemy znowu po 30 latach coś zaczynać. Najbardziej się wspominam tą Norwegię, jakśmy pracowali. No, na niesamowite chwile to były z tej Norwegii. Przyjechaliśmy bardzo bogaci wtedy, komunie nikt nie miał takich pieniędzy, jak myśmy przyjechali. Za praktycznie 3 miesiące 15 tysięcy dolarów. Niesamowite to było. No. Tak, to była olbrzymia kasa. Olbrzymia kasa. To dzisiaj jest dużo. Wielu Polaków tam pracowało potem z nami. Wielu zaczynało od Norwegii, także wiedzą, jak to jest pracować w Norwegii. Na pewno dzisiaj te stawki nie są takie. Grzegorzu, zawsze przecieraliśmy szlaki. Ja zawsze chciałem świat zmieniać. Nie udało mi się z Apple'em i z BMW. No to zrobiłem swoją markę. Ale tak samo jest z tobą. Tak. Ty się nigdy nie poddasz. Tak, pracowałem z ogrodem. Widzisz, zainwestowałem trochę w inno, ten ogród botaniczny nigdzie na świecie jest niedochodowy. Także ty może tutaj na tym bardziej wygrasz. Ja zajmuję się raz czymś. Jeśli ja wygram, to i ty wygrasz, bo my to będziemy robić razem. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i pozdrawiamy serdecznie. Nie?